Cześć, nazywam się Asia Stawińska i jestem w Pokój Spokój psychologiem. Dzisiaj powiemy sobie co nieco o zdrowiu psychicznym i o tym, jak możemy o nie zadbać, kiedy musimy zostać w domu. Ten czas jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudny, dlatego postanowiłam odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania związane z tą trudną sytuacją. Oglądajcie. Jeśli chodzi o nasze relacje z drugą osobą, z bliską osobą, to zdecydowanie w tym czasie utrzymać je na takim dobrym poziomie jest wyzwaniem. To, o czym musimy pamiętać, to przede wszystkim taka zwykła empatia wobec drugiej osoby. Pamiętajmy o tym, że jest to czas, kiedy potrzebujemy nieco więcej zainteresowania, troski, opieki i życzliwości. Powinniśmy być w stanie i móc zaoferować to naszemu partnerowi w tym właśnie trudnym okresie. Druga rzecz, którą warto mieć na względzie, to to, żeby nie mieć zbyt wysokich oczekiwań względem swojego partnera w tym czasie, nie stawiać mu za wysoko poprzeczki. Nie denerwujmy się na drugą osobę, że nie robi pewnych rzeczy w określony sposób, tak jakbyśmy tego chcieli. Pamiętajmy o tym, że nie jest to czas, kiedy powinniśmy stawiać drugiej osobie zbyt wysokie oczekiwania. Myślę, że te dwie rzeczy możemy wprowadzić do swojego związku, aby cieszyć się lepszą relacją. To, co budzi w nas teraz bardzo duży lęk i go wzmaga, to rzeczywiście ten duży natłok negatywnych informacji. Pamiętajmy o tym, że dobrym sposobem, aby sobie z tym poradzić, jest kontrola przepływu tych informacji. W tym celu, aby jej dokonać, możemy zdecydować, że będziemy przeglądać wiadomości, czy oglądać wiadomości, na przykład 2 razy dziennie, o stałych wyznaczonych porach. Taki sposób działania pozwoli nam poczuć, że mamy kontrolę nad tymi informacjami. Pamiętajmy też o tym, że większość informacji, które oglądamy czy czytamy w wiadomościach, teraz ma dość negatywny wydźwięk i to także sprawia, że czujemy się tacy obezwładnieni i przerażeni. Dobrym sposobem jest równoważenie sobie tych informacji poprzez dobre informacje, bo takie także mają miejsce nawet teraz w tym trudnym czasie. Na Twitterze funkcjonuje na przykład taki hashtag COVIDKindness, pod którym możecie znaleźć dobre rzeczy, które dzieją się teraz, w tym czasie, kiedy trwa epidemia, i takie dobre odruchy, fajne, ciepłe odruchy ludzi, które właśnie przez epidemię zostały wzbudzone. Więc pamiętajcie, kontrola przepływu informacji i równoważenie tych złych informacji dobrymi informacjami, bo takie też mają teraz miejsce. Praca na pierwszej linii frontu, czyli w takich zawodach jak chociażby lekarze, służby bezpieczeństwa czy sprzedawcy, z pewnością wiąże się z bardzo dużym stresem w tej obecnej sytuacji. Co można zrobić, aby nieco z tym zawalczyć, aby go nieco zredukować i poczuć się lepiej? Myślę, że możemy powiedzieć chociażby o takich 3 narzędziach. Pierwszym z nich, bardzo często o nim wspominam, jest oddech i tutaj taką moc świadomego, głębokiego oddechu mogą stosować osoby, które na co dzień zmagają się z dużym stresem. Jak z tego skorzystać? Po prostu wystarczy znaleźć spokojne miejsce, wykonać kilka głębokich oddechów, tak aby nabrać do płuc jak najwięcej powietrza, aby wydech był wydłużony, zrobić takich wdechów kilka i wówczas powinniśmy poczuć taki dobroczynny, antystresowy wpływ oddechu na nasze zachowanie. Drugą bardzo ważną rzeczą w tej działalności jest sposób myślenia. Możemy kontrolować swój sposób myślenia o sytuacji. W psychologii mówimy o tym reframing, przeramowanie. Ważne jest, aby swoje myśli, które mogą być myślami lękotwórczymi, przekierować, przeramować na takie pozytywne myślenie o tej sytuacji, trudnej sytuacji. Czyli na przykład jeśli pracujemy na pierwszej linii frontu, warto jest myśleć o tym w takim charakterze, że robimy coś dobrego dla innych, że pomagamy innym, że ta praca i to poświęcenie ma głęboki sens. Myślenie w taki sposób także będzie pomagało w redukcji napięcia i lęku związanego z sytuacją epidemii. Trzecią rzeczą, o której możemy wspomnieć, jest dobroczynna moc medytacji i tutaj myślę, że możemy wspomnieć szczególnie o pewnym rodzaju medytacji. Naprawdę każdy może to robić,
nie trzeba dużego treningu, żeby móc zacząć. Medytacja, która jest medytacją życzliwości. Polega ona na tym, że znajdujemy również jakieś spokojne, odosobnione miejsce, w którym po prostu siadamy sobie wygodnie, zamykamy oczy i myślimy w taki życzliwy sposób o różnych osobach, o najbliższych osobach. Kierujemy do siebie, do wewnątrz takie mantry, kiedy wizualizujemy sobie jakąś osobę, mówimy o niej: bądź zdrowy, bądź szczęśliwy, mam nadzieję, że spotkacie coś dobrego. Medytacja w taki właśnie sposób, nakierowana na życzliwość wobec drugiej osoby, może mieć bardzo dobroczynny wpływ na naszą redukcję stresu, na naszą redukcję lęku. Wielu z nas ten problem niespodziewanie dotknął, ale pamiętajmy o tym, że możemy być samotni fizycznie, ale nie musimy być tak naprawdę samotni w rzeczywistości. Warto jest, znowu odwołam się do przeramowania, zacząć myśleć o tej sytuacji w taki sposób, że jest to czas, w którym rzeczywiście mam teraz czas na to, aby zaopiekować się sobą, zadbać o swoje zdrowie psychiczne, skupić się na sobie i to właśnie możemy wykorzystać. Mamy dodatkowo te formy zdalnej komunikacji, więc tak jak wspomnieliśmy, nie musimy być skazani na tą samotność. Możemy dbać o kontakt z innymi poprzez chociażby spotkania na Skype'ie, poprzez kontakt telefoniczny, poprzez spotkania w większej grupie na Zoomie czy na innych aplikacjach, które są temu dedykowane. Więc z samotnością możemy walczyć właśnie w taki sposób. Wielu z nas nie martwi się o to, jak sobie pomóc z tym zdrowiem psychicznym, ale wielu z nas martwi się o to, jak pomóc swoim dzieciom w tym trudnym czasie. Dzieciom, które zmagają się, tak jak my, z różnymi emocjami, ze strachem, z lękiem, z samotnością spowodowaną tym, że nagle utraciły kontakt ze swoimi rówieśnikami, więc to jest też ważna kwestia, którą chciałabym poruszyć. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o samotność wśród dzieci, to tutaj możemy stosować podobne środki zaradcze, o których wspomnieliśmy w temacie związanych z samotnością, czyli tak naprawdę możemy zapewnić dzieciom kontakt z rówieśnikami poprzez także formy zdalne, poprzez chociażby spotkania na Skype'ie czy na Zoomie. Możemy dzieciom zaplanować aktywność, aby robiły w swoich domach coś razem i żeby widziały się przy tym, na przykład wydrukować im takie same kolorowanki, aby mogły po prostu z dziećmi po drugiej stronie ekranu zrobić sobie coś wspólnego, jakąś fajną wspólną zabawę. To na pewno będzie pomocne w radzeniu sobie z tą samotnością. Jeśli chodzi o lęk i emocje i stres, których dzieci doświadczają, tutaj bardzo ważnym aspektem jest po prostu rozmowa. Rozmawiajmy z dziećmi o tym, co się dzieje, rozmawiajmy o tym, że oczywiście zmagamy się z zagrożeniem, że dzieje się coś złego, ale mówmy im także o tych dobrych rzeczach, o tym, że jak w każdej trudnej sytuacji są pewnego rodzaju trudności, ale są też bohaterowie. Mówmy o pozytywnych rzeczach, tak aby równoważyć te informacje. Pamiętacie, mówiliśmy sobie o tym. Możemy pomóc równoważyć te informacje także dzieciom. I taka trzecia rzecz, bardzo ważna. Jeśli chcemy aktywnie, efektywnie pomagać dzieciom w radzeniu sobie im z emocjami, zadbajmy o nasze zdrowie psychiczne. To jest bardzo ważny punkt. Aby móc pomóc swoim dzieciom, powinieneś zadbać o to, żeby samemu uporać się, pomóc sobie radzić z emocjami. I to jest bardzo ważny krok, na który warto zwrócić uwagę. W sieci pojawia się ostatnio wiele porad i artykułów na ten temat, co zrobić z wolnym czasem, co zrobić z tym czasem spędzonym w domu, ale z tego, co obserwuję, to nie jest aż taki problem. Wy wiecie, co zrobić z wolnym czasem, natomiast to, co często się pojawia jako problem, to jest, jak wspomóc swoją produktywność, jak się zmotywować do pracy, co zrobić, aby zachować tą skuteczność i efektywność sprzed wybuchu epidemii. I tutaj musimy powiedzieć sobie bardzo ważną rzecz. Ten spadek produktywności, chęci do pracy czy efektywności, które obserwujecie, jest bardzo naturalny w tej sytuacji. My zmagamy się z czymś zupełnie dla nas nowym, z zagrożeniem, więc towarzyszy temu bardzo wiele emocji. I nie możemy, nie powinniśmy oczekiwać od samych siebie, że będziemy tak samo produktywni jak przed wybuchem epidemii. To jest po prostu bardzo naturalne, że część naszych zasobów emocjonalnych, energetycznych idzie właśnie w takim kierunku, aby uporać się z tym natłokiem, nadmiarem emocji, które w sobie mamy.
Więc nieco trudniej jest nam wtedy pracować w tym czasie i to jest zupełnie, zupełnie normalne. Ważne jest też, abyście mieli świadomość, że ta nasza produktywność to też jest w tym czasie taka swego rodzaju sinusoida. To, że jednego dnia pójdzie Wam w pracy super, będziecie bardzo skuteczni, to wcale nie znaczy, że drugi dzień będzie taki sam. Więc pamiętajcie też o tym, że te spadki i wzloty, jeśli chodzi o pracę i efektywność, to jest także rzecz, która będzie miała miejsce i ona się będzie działa. Nie karzcie się z tego powodu, że jeden dzień był jeden dzień fajny i teraz jest jeden dzień gorszy. To jest bardzo naturalna sprawa. Niemniej jednak, jeśli chcecie wspomóc siebie w dążeniu do takiej efektywności osobistej w pracy, to co nam pomoże, to jest na pewno stworzenie swego rodzaju rutyny, która została nam zabrana poprzez skierowanie nas chociażby do pracy w domu. Więc dbajmy o to, aby ten dzień sobie po prostu planować, wstawać o określonej porze, zaczynać pracę o określonej porze, dbać o przerwy, dbać też o wyraźny koniec pracy. To jest to, co możemy zrobić, aby trochę tą produktywność swoją po prostu podnieść. Najgorzej jest zasiąść do pracy. Kiedy już to zrobimy, zobaczycie, że po prostu będzie trochę lepiej. Jednego dnia lepiej, drugiego dnia gorzej, ale to jest bardzo naturalne teraz. Pamiętajmy o takiej autoempatii, o trosce wobec samego siebie. Nie stawiajmy sobie tutaj w tym obszarze też zbyt wysokich oczekiwań na ten moment. To są rzeczywiście częste problemy, które miewamy, kiedy dzieje się coś złego, kiedy się stresujemy, kiedy się boimy. Więc jak sobie z tym poradzić? Myślę, że tutaj bardzo ważną rolę w radzeniu sobie z bezsennością będą odgrywały pewnego rodzaju rytuały. Jeśli możemy, przed snem pamiętajmy sobie o tym, aby stworzyć sobie pewien taki wieczorny rytuał, który będzie sygnalizował naszemu umysłowi, że zbliża się ta pora snu, pora nocna. To może być rytuał związany z czytaniem ulubionej książki, to może być na przykład dla kobiet rytuał związany z stosowaniem ulubionych kosmetyków, zapalenia sobie świeczki, słuchania spokojnej muzyki. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Chodzi o to, aby wykształcić sobie taki rytuał przed snem. Jego czas, myślę, że taki dobry, to około pół godziny do godziny. Ten rytuał wprowadzi nas w taki uspokajający nastrój i będzie sygnałem za każdym razem dla naszego mózgu, że zbliża się ten czas spania i my się do tego spania przygotowujemy. To może być pomocne w walce z bezsennością. Drugą ważną rzeczą to jest praca nad ograniczeniem tych lękotwórczych informacji, które do nas docierają. Czyli jeśli decydujemy sobie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, o tym, żeby kontrolować przepływ informacji i żeby sprawdzać informacje wieczorem, nie róbmy tego przed samym snem. Odłóżmy smartfona, nie czytajmy tych wiadomości przed snem. Tu jest jeszcze ten aspekt niebieskiego światła, który nie jest dla nas dobry, również jeśli chodzi o sen. Więc pamiętajmy o tym, aby ten czas sprawdzania wiadomości był na trochę przed snem, na chociażby 2 czy 3 godziny przed snem. To także to ograniczenie lękotwórczych informacji pomoże nam się wyciszyć i uspokoić, a to jest dobry, ważny warunek do tego, aby spać spokojnie. Ta bezsilność, która pojawia się w tej sytuacji, jest emocją strasznie trudną do ogarnięcia, do poradzenia sobie. Ale pamiętajmy też, że ona ma swoje granice i tak naprawdę, chociaż nie możesz odwiedzić bliskiej chorej osoby, chociaż nie możesz dla niej fizycznie zbyt wiele zrobić, to nadal są osoby, dla których możesz zrobić coś dobrego, którym możesz pomóc. Takie kierowanie życzliwości na innych ludzi, wobec innych ludzi, w sytuacji, kiedy nie możesz pomóc jednej osobie, ale nadal możesz pomóc wielu innym osobom i zaangażowanie się w ten akt bywa bardzo przydatne w takich właśnie sytuacjach, kiedy mierzymy się z czymś, nad czym nie mamy kontroli, na co nie mamy wpływu. To jest rzecz, którą możesz zrobić, nawet jeśli nie możesz pomóc bezpośrednio bliskiemu, możesz nadal pomagać innym osobom. To naprawdę pomaga w poradzeniu sobie z tą bezsilnością i z emocjami, które jej towarzyszą. Akcja zostań w domu, chociaż jest z zasady oparta na dystansie społecznym, jest tak naprawdę wielką, ogromną akcją prospołeczną. I warto o tym pamiętać. Warto myśleć o tym właśnie w ten sposób.
Zostając w domu, robimy coś dobrego dla innych, chronimy ich i dzielimy się dobrem i pomocą. Jeśli masz jakieś pytanie, jakąś wątpliwość, coś Cię trapi i jest to związane z sytuacją epidemii, zostaw mi komentarz, pytanie w komentarzu, a ja odniosę się do tego i uzyskasz pomoc właśnie w odpowiedzi na ten komentarz. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia.